Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Organizatorzy, choć pewnie wpływu wielkiego na to nie mają, są pewni jednego. W sobotę dopisze aura. Tak było przez pierwsze 12 edycji biegu, tak i będzie teraz, dodają z uśmiechem. Na pewno się możemy spodziewać dobrej pogody, bo to już jest tradycja naszej imprezy, że co roku, pomimo tego, że to już jest 13 edycja i organizowana co roku w październiku, to co roku towarzyszy nam słońce. Nie ma w tym przypadku, uczelnia jest słoneczna, więc słońce musi być. Może to jest jeden z tych elementów, który tak może przyciąga faktycznie do nas uczestników biegu, i drugi chyba też i powtarzalność pewna, ponieważ trasa jest znana, trasa wpisała się już w pewien kalendarz biegowy biegaczy wrocławskich i nie tylko wrocławskich, bo może chyba szerzej trzeba powiedzieć dolnośląskich, bo z tych okolic przyjeżdżają do nas goście. Jest też jeszcze jeden aspekt zmagań. Wraz z biegaczami swoją imprezę mają też fani chodzenia z kijami. Do tego biegają także najmłodsi, ci, którzy nie są w stanie pokonać 10 km. Dla nich trasa niespełna kilometrowa. Coś, co nas też wyróżnia spośród imprez takich stricte biegowych, to jest właśnie Nordic Walking. Ta rywalizacja, nie rywalizacja, bardziej może takie współzawodnictwo, ale z małym przymrużeniem oka. Dlatego, że tutaj nie tak naprawdę chodzi o to, żeby rywalizować z innymi, a ze sobą bardziej, więc to są chyba te elementy i wyróżniki pewne, które nas przyciągają. No oczywiście pamiętamy też o najmłodszych, o których pamiętamy od samego początku i którzy jakoś szczególnie są dla nas ważni, bo mamy nadzieję, że oni będą nieśli tę kulturę fizyczną dalej. Chociaż frekwencyjnie przebiec się na olimpijskim brakuje do półmaratonu czy maratonu, to organizatorzy nie mogą absolutnie narzekać na brak zainteresowania biegiem. Nasza impreza nie jest imprezą wielką, to tutaj, żeby nie popaść w jakąś megalomanię, raczej powiedziałbym, że jest to impreza taka troszkę lokalna, ale ma pewien swój koloryt, który ją właśnie wyróżnia spośród innych. Jeśli chodzi o ten bieg krótki, on owszem dedykowany jest jak gdyby w pierwszym zamyśle do najmłodszych. Mamy i takich, powiedzmy, roczne takie dzieci, które ten dystans ukończyły trochę na rękach z rodzicami, trochę na własnych nogach, trochę idąc, trochę biegnąc, wzorując się na osobach, które są od nich starsze. Ale też mamy takie osoby, które są bardzo wierne temu krótkiemu dystansowi, z tego względu, że na przykład nie decydują się na dystans długi, bo jest dla nich za długi, a chcą wziąć udział w takiej łatwej, przyjemnej imprezie biegowej. I to jest ta grupa czasem ze względów zdrowotnych, czasem ze względów na takich, że zaczynają się ruszać dopiero, więc wybierają taki krótki dystans. W jaki sposób można się zapisywać do biegów? Najprościej przez stronę internetową www.przewietrzsieawfwroc.pl, tam z kropkami w międzyczasie. Oczywiście zapisywać się można do piątku przez tę właśnie stronę internetową. Jeżeli ktoś się spóźni, może również się zapisać na miejscu. No to co różni zapisywanie się przez internet i zapisanie się na miejscu w dniu zawodów, to jest oczywiście cena, opłata startowa, która jest w dniu zawodów wyższa, w przypadku zapisów wcześniejszych niższa. Jesteśmy też przygotowani na większą liczbę, aczkolwiek no też nie będę ukrywał, że nie mamy nieskończonej liczby pakietów, więc to oczywiście zawsze jak w każdej rywalizacji, nawet jeżeli taka jest troszkę z przymrużeniem oka, kto pierwszy, ten lepszy. Szczegóły dotyczące imprezy też na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl